Peter, it's time to get up. Jaho, witam wszystkich i Sejuki z tej strony, gramy dalej w Spidermana. Mam nadzieję, że już wracamy do serii, bo już taki większy boom przy... O, dzień dobry. Większy boom przy finalu zrobiliśmy. Oczywiście final też będzie, to jako główna seria, Spider-Man jest jako drugi. Zadanie. Jeszcze sobie muszę sterowanie przypomnieć. Zadanie. Ojej, co ja mam zrobić? Jest dron! Oj, aha, pamiętam, dobra. No i nie złapę tych punktów dodatkowych. A, no wiesz co? Jak możesz? Ja się tutaj tak staram. No. Koniec programu. No! Po ścianie! Co się dzieje? Z drogi, trochę mi się pali! Czy trochę coś tu nie zadziałało? Ciekawe. O! Gdzieś tam. Gościuwa widać było. Brak kulki jak kulki, dla nas ważne jest do niego dolecieć na czas. Thanks! Thanks! Nią. Gdzie mi tu uciekasz? Teraz mogę złapać drona. Słabo mi poszło, ale... Liczy się, że zrobione. A czemu nie dzwoni? Halo? Ło, a co tutaj? Co to jest za miejsce? Do jakiej mapy ty należysz? Chciałabym się dowiedzieć. Do tej? Ojoj. Ale się cicho zrobiło w tej grze dzisiaj, co? Nie wydaje wam się? Właśnie, już wiem, czemu się cicho zrobiło. Gdzie jest ta muzyka przy skakaniu po budynkach? No, halo, Spider-Manowe. I audio. Straszna cisza. Co się wydarzyło tutaj? Że tak cicho. Okej, okay. Zdaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Chyba czas wysłać Petera Parkera do laboratorium. Zadanie główne oczywiście tutaj weszło Peterowi do głowy. Muszę działać szybko i po cichu. A ja lubię te zadania szybkie i po cichu. Lubię te po cichu. To zdecydowanie. Trzeba tam tylko do tamtego kolegi dojść w odpowiednim momencie. A tu nie ma gościa pod nami? O. Wcześniej był. Ja ciebie kto widzi? A tam. Nią. Zastanawiałam się już kiedyś, jak szybko trzeba by tutaj pracować, żeby to zadanie zrobić naprawdę błyskawicznie. Ciebie ktoś coś podgląda, mówisz, tak? Ciebie nie. No tam jest jeszcze jeden snyper z drugiej strony. Kto ciebie podgląda, gościu? Chodź tu. No, koncentracja nam pełna weszła. Nice. Co dalej, jesteś podglądany, czy to już? Dobra, ciebie, na ciebie ktoś patrzy. Kto na ciebie patrzy? Dlatego zaraz będzie snajper patrzał. Mówili, że poza widokiem, ale jaka prawda? Haha.
I czy jest w tym prawda? Uwaga, bo snajper się zacznie zaraz obracać. Nium. Wow, myślałam, że nie trafił przez chwilkę. Tam jest jeszcze kolega. Ja czuję, że to jest najprostszy sposób na złapanie go. Tam jest dwóch. Jeszcze tego drugiego trzeba wyjąć. Chociaż ostatni nie jest. Jeszcze tam jest ktoś. No chodź, chodź. Jeszcze jeden wróg został. Kolego! No tam idzie po schodach. Miau. Tak sobie. Mam nadzieję, że ten psychol nie straci do mnie szacunku. Nie było tak źle. Chociaż jak chcemy zdobyć nagrodę, to musimy chyba wszędzie zrobić srebro, jeżeli dobrze pamiętam z waszych rad. Damy radę, damy radę. Dobra, gdzie to zadanie główne nam tu weszło tym razem? Tutaj. Szybka podróż. Dopiero co tam byłam obok. Halo? Parker! W samą porę na świętowanie. Świętowanie? Zaraz. Gdzie ramiona? Wow. Ale jazda. Ale jak pan... Śródczaszkowa sieć neuronów. Prędkość neuroprzekaźników poniżej nanosekundy. I większa niż przesyłanie sygnałów w mózgu. A co dopiero do zewnętrznej protezy. Udało się, Peter. Nikt nam już tego nie odbierze. To świetnie. A twoja praca nad siecią neuronową była kluczem. Ale jeszcze ich nie przetestowaliśmy, jest tyle niewiadomych. Działa jak marzenie. No chodź, chodź, zobacz. To imponujące. O, nowa zabawka. Ale jest drobny błąd. Nie, już to robiliśmy w sumie. Skok napięcia. Łatwo da się naprawić. Łatwo da się naprawić. Zakładam, że pewnie chodzi... A, tego nie mogę usunąć. Myślałam, że może chcą, żeby puścić go bokiem w takim wypadku. Minus jeden, docelowy dwa. To chyba nie wyjdzie, nie uda się w ten sposób. A właściwie sobie wzięłam stamtąd, to w sumie czemu nie? Tego tu, ale same minusy, minus jeden. Dobra. Niech będzie tak. Ach ty, w drugą stronę byś musiał lecieć, dokładnie. Zobaczmy, czy działa. O! Dodatkowe komponenty wymagają uwagi. Błąd krytyczny. Nie, jest gorzej niż myślałem. Błąd krytyczny. Dobra, rozumiem, że tutaj idzie sobie taka zabawka. 5 docelowy. Czuję, że nie obejdzie się bez wejścia na minusy. No jak zwykle na razie sobie wrzucę jakikolwiek. Wiecie, że ja tak lubię sobie zrobić. No, nie ty. Ten na minusy. W tej chwili mamy plus 2. Możemy zawsze zrobić plus 5, ale zróbmy tak. Minus 2, minus 1 na razie. Aha. Paki, ale idźcie w dobrym kierunku. Ten tu. Docelowe napięcie 5.
Jak damy piątkę tutaj, wyjdzie nam 4 i możemy zrobić... Mamy trójkę? Mamy. Tak. To powinno ją normować. O, jeszcze! Cholera, napięcie faluje. Nie wiem, czy to naprawię. Zbierajmy sobie komponenty, które nam pozwolą wziąć. Dobra, na razie minus 1 jak zazwyczaj. Czy to tu wejdzie? Nie, ten jest w drugą stronę. Napięcie 7. Nie mogę zrobić dwóch tych, ale mogłabym czwórkę zamienić na trójkę. No już. Właśnie. Jeszcze? No tak, to jest fabularny fragment. Ojejku. Ło. Wysokie ryzyko zmiany nastroju i lub osobowości. Natychmiast zaprzestać używania. 38% napadaczkę, krótkotrwała utrata pamięci, długotrwała utrata pamięci, zanik układu limbicznego i uszkodzenie płata czołowego. Jej, zdejmij to! Niedobrze. Doktorze? Doktorze, wykryłem potencjalny problem. Patrząc dość długo, wszędzie znajdziesz problem, ale fortuna sprzyja śmiałkom. Czas pokazać światu, co osiągnęliśmy. Otto, sieć neuronowa nie wyodrębnia motoneuronów. To może wpłynąć na inne części mózgu, zahamowania, nastroje. Trzeba przeprowadzić więcej testów. Mamy dosyć tych testów! Po raz pierwszy w życiu nie czuję się jak nieudacznik. Czuję się sobą. Nie jest pan nieudacznikiem, ale może dojść do uszkodzenia mózgu. Proszę. Tak. Tak. Spokojnie. Już wkrótce. Zostanę jeszcze. Naprawię błędy. Idź. Idź. Na pewno w porządku? Tak. Dziękuję, Peter. Za wszystko. Przenosimy się teraz na stację Grand Central, gdzie burmistrz Osborne składa oświadczenie dla mediów. Martin Lee jest już za kratkami. Zawsze dotrzymuje słowa danego mieszkańcom. Nowojorczycy wkrótce podejmą decyzję, która może zaważyć na losach naszego miasta. Oddając głos, pamiętajcie więc o tym, co zrobiłem. Jesteśmy bezpieczniejsi niż kiedykolwiek dotąd. Kłamca! Nawet nie masz pojęcia, co cię czeka. No, że Spidey tego nie wyczuł? Sprawdzę, co u Milesa. Hej, Pete. Cześć, Miles. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz po tych nowinach o Lee. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał już tam pracować, May i ja zrozumiemy. Na początku myślałem, żeby odejść. Ale mój tata zawsze mówił, że bohater to po prostu człowiek, który się nie poddaje. To prawda, zakładając, że postępuję słusznie. Ja ci załatwiłem tę pracę. Nie chcę, żebyś to robił, jeśli myślisz, że to złe. Ci wszyscy ludzie nie są winni zachowania Martina Lee. Potrzebują pomocy, a ja im jej udzielam. Tata chciałby, żebym został. Myślę, że byłby dumny. Wiem, że tak. A i Miles, ja też jestem z ciebie dumny. Gdybyś chciał pogadać, to zadzwoń. Dzięki, Pete. Muszę lecieć. May wysyła mnie po artykuły biurowe. Nara.
Dzwoniłby częściej, gdyby wiedział, z kim rozmawia, prawda? Najprawdopodobniej tak. O, udało się chyba osiągnąć maksymalną szybkość. A myślałam, że wejdziemy przez bramę do Chinatown. Gratulacje, pani kapitan. Dorwaliście zamachowca z ratusza. Złapaliśmy. Jak zwał, tak zwał. Chodzi mi o to, że pracujesz ostatnio ponad siły. Powinnaś wziąć urlop. Marna ze mnie turystka. Choć może rozważę to, gdy już złapiemy resztę ludzi Li. Żadne tam wyloty, walizki, tylko długi, twardy sen. Ale z ciebie imprezowiczka. No ale co tam cię kręci, czy nie kręci? Zasłużyłaś. To co, wchodzimy do środka? Peter! Jak tam? Jakoś leci. Nie wiem, czy mi się podoba to, że harujesz tutaj całkiem sama. Potrzebują mnie. Jeśli czasem się nie wyśpię, to trudno. Czy pan Li odzywał się do ciebie po tym, jak... Nie. Ale Martin, którego znam, nie był taki. Cokolwiek się z nim stało, nie chcę go takim pamiętać. To... Jak tam sprawy z MJ? Wiesz, ona... To jest skomplikowane. Szczerość. Dzięki niej przetrwałam z Benem ciężkie chwile. Mieliście ciężkie chwile? Pewnie. Zwłaszcza w twoim wieku. To jak? Jesteś z nią szczery? Wie, kim naprawdę jesteś? Ej, daj głośniej! Chcę posłuchać! Rzecznik policji potwierdził, że to ten sam samochód, którym przetransportowano sprzęt użyty podczas zamachu na stację Grand Central. To nie ma końca. Peter? Kapitan Watanabe, zostaw wiadomość. Yuri, gdzie jesteś? Zadzwoń, jak odsłuchasz. Mam nadzieję, że oddech diabła wciąż tam jest. Zabezpieczony. Jeśli demony dostały się do ciężarówki, to sytuacja jest katastrofalna. Pytanie, czy powinniśmy lecieć szybką podróżą? Bo w sumie jakąś tu mamy, o. Nią. Nią. Z tej strony... Jaki fajny basen! O kurczę, możemy tutaj rzeczywiście posiedzieć. Łooo, party, yeah. No to party może innym razem. O, ale to przerwałam przez szybką podróż Peterowi wypowiedź. Myślicie, że chciał coś powiedzieć jeszcze? Dobra, chodźmy. Naprawdę wybaczcie mi, jeżeli gdzieś znowu pokręcę sterowanie. Nutkowanie. Nie ma. Oddech diabła zniknął, ale mamy jeszcze większe problemy. Rikers? Musimy się pośpieszyć. Wskakuj. Co się stało? To był skoordynowany atak. Zaplanowany z zewnątrz. Dotknął wszystkich skrzydeł. Za pół godziny więźniowie z Rikers będą przechadzać się piątą aleją. A co z tą tratwą? Powinno być okej. To placówka o najwyższym rygorze, z lepszą ochroną i własnym zasilaniem. Dobrze. A co z oddechem diabła? Sable się tym zajmuje. Ufasz im? A mam wybór? O-o. Trzeba było zapiąć pasy. Ha. Cześć, chłopaki. Rozwaj, szybko. Wow. Ruszam. Uwaga, dowódcy. Rozpocząć procedurę zdjęcia. Moment, pajęczyna. Ochyda. Ochyda?
Cholera, dostali się do zbrojowni. To źle? Brzmi nie najlepiej. To znaczy, że część więźniów biega sobie z wyrzutniami rakiet. Tak, no to właśnie. Niedobrze. Ruszam. Porzucić stanowiska! Porzucić stanowiska! Unik! Weźcie broń i wynoście się z tej wyspy! Jeśli będziecie grzeczni i wrócicie do swoich cel, możemy o wszystkim zapomnieć. Ze wszystkimi mam walczyć? Uwaga! Poważnie? Zużyłam koncentrację, zanim pojawiło się, że jest gotowa. Granat leci! Nie chcę żadnych granatów, co wy? Pomóżcie! Mało brakło. Gdzie mi tu z tymi? O, mówisz? Nieźle, ale wciąż jeszcze są na dziedzińcu. Komu strzeliło do głowy, żeby trzymać rakiety w więzieniu? Uwaga! Mówi sierżant Hanson, jest ktoś na tym kanale! Tu kapitan Watanabe, gdzie jesteś? Na dachu, przy bloku więziennym ten. Próbuję przywrócić zasilanie. Jesteś śmigłowcą? Potwierdzam, co tu się stało? Nie wiem. Najpierw wysiadł prąd, a później rozpętało się piekło. Trzymaj się, będziemy u ciebie jak najszybciej. Hej! Tu sierżant Hansu! Hej! Ktoś jest za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami? Gdzie za drzwiami? Halo? Za którymi drzwiami? Stary, wiem, że ktoś tam jest! Nie rozumiem. Halo? Za którymi drzwiami? Nie wsadzą mnie znowu do paki! Mówisz? Tam widziałam tylko jedne. Tam na górze jeszcze ktoś siedzi. A! Spidey! Jest szybki, nie zgubcie go! No właśnie, ciężko znaleźć. Ono teraz mogę? Dzięki. Nie! Idą tu! Gdzie są wszyscy? Łażą mi po aucie! O! 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 O nie! Pomóż mu, a ja spróbuję włączyć zasilanie. Tak, już... Hej, naczelniku, wyłaż! Nie mogłem się tego doczekać! Naczelniku! Teraz sam wiesz, jak to jest. Pokaż, na co cię stać! Przekonasz się, co potrafisz. Aj, no uniknij jeszcze, no. Wciąż możemy wygrać! Tak? Robię z ciebie papkę! Hej, wracaj tu! Ale mnie tam ktoś... Co ci się spodoba? Trafił. Uważajcie! Unik, unik! Unik! Muszę wszystkich załatwić! Spychaj! A, unik! Unik! Śpieszy ci się do grobu? Mogę pomóc! Tak mówisz? Śpieszy ci się do grobu. Mechanika! Uwaga! Ło! Czy może pójść jeszcze gorzej? Zawsze może być gorzej. Oj! Uwaga, personel! Zarknięto do bloku A! Spadajcie stamtąd! Unik! Snajper! Nie chcę! Spadaj! Unik! Oj, właśnie. Dalej, ludzie! Wciąż możemy wygrać! Dobranoc! Ach. Ja jego chciałam. Nie! Nigdy nie wrócę do więźnia! Co to jest? No, nie mogę go...
trafić. No, dziękuję. Łaj! Spieszy ci się do grobu? Mogę pomóc! Nie, co oni wszyscy tutaj chętni do pomocy są? Musiałam się przykleić do ściany jednak. Dalej ludzie! Wciąż możemy no. wygrać! No! Jeszcze tylko kilka. Jeden. Dwóch może jeszcze jeden na dole. Mam coś dla ciebie! Mówisz? Dobra. Kradną helikopter. Fuj! No nie. Jeszcze ktoś tam latać potrafi, no? Skuba, niutkie. Oniu! Zdążył ich powiesić na pajęczynkach? Prawo jazdy i dowodzik, proszę! No właśnie, miałam mówić, że co to za latanie bez uprawnień? Okej, sprawy są już chyba pod kontrolą. Mówiłaś, że tratwa jest zabezpieczona. Tak, chodźmy. Może nie jest tak źle, jak się wydaje. Lubię twój optymizm. No to na samo lata. Ale zwykle jest jeszcze gorzej, niż się wydaje. Uwaga! Yuri! Padam! Mam cię! Trzymaj się! W porządku? Tak. Dziękujemy za przybycie! Załapiecie się jeszcze na Fireman! Chyba mamy warunkowe, chłopcy! Oj. Dlaczego wszystkich wypuszcza? Pójdę do sterowni i sprawdzę, jak bardzo mamy przerąbane. Dobra, a ja dołączę do zabawy. Okej. A co on taki... Proszę spokojnie wracać do swoich cel i zamknąć za sobą drzwi, dobra? Proszę! Przekonasz się! Oj, no uniki! Czemu nie wchodzą? Elektryk. No tak, trzeba było porazić prądem iluś tam wrogów na elektryka. Rozwalę ci łeb! Wait! Unik mi wszedł ładny, ale... Co z nim jest nie tak z tym gościem? Się pytam się. Uwaga! Brać go! Już! Uwaga, uwaga, uwaga! Jest! Lepiej to spadł! Jakiś co? Paralizator? Na niego! Ale bo mi nie weszło. Dobranoc! Uniki! Oberwał! Uwaga! Co jest? No właśnie, o to samo chciałam zapytać. Pozwalacie mu wygrać? Nie bardzo. A tu jeszcze kolega. Dobra. Where do we go? Nie brzmi to dobrze. Bardzo niedobrze. O, cześć, Rajno! Obyś lubił niespodzianki, pająku! Niespodzianki? O czym on mówi? Coś się zacięło. Tam się nie da wejść? Nie mogę wejść górą?
Halo? Szukać jakiegoś specjalnego przejścia? Wykryto sytuację katastrofalną. Popsuli coś, no. O, tu już się mogę bujać. Mamy helikopter. Opaki! No ja poważnie myślę, że to tam trzeba było się dostać. Mogę to jakoś otworzyć? Na dole poza... Ej no, coś mi się... Nie! Popsute, fajnie. System wciąż nie działa. Uwaga. O, weszłam w ogień. No i tutaj też nie ma przejść. Julii tu gdzieś pobiegła. W ogień lepiej nie wchodzić, rozumiem. Czy mam wejść w jakąś wentylację? Iść do następnego bloku. No to zrozumiałam. No. Aha, dziękuję. Co z tobą? A, tkwię w więzieniu ze wszystkimi bandziorami, jakich złapałem przez ostatnie 8... To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Skorpion, możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę. Straciłam cię na sekundę. Wszystko gra? Nie do końca. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Uwaga! Bam! Jeden. Ładne wykończenia. Mówisz? Pow! Jak zakrzykał. No! Stój, cholera! Prowadźcie go na ziemię! Jak on tutaj do nas mówi w ogóle? Uwaga na prądy! Łupsi! Co jest, Spider-Manie? Myślałem, że mnie ścigasz! Muszę go zatrzymać! O, gdzieś ty jest. Nie powstrzymasz mnie, ale z chlebia mi zepróbuję. Gdzie on jest? Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy. Tam jest. Mogę go dogonić? A jest, dogoń. Czemu nikt nigdy nie korzysta z tej opcji? Mam cię. Walczę? Dawno się nie widzieliśmy! No to się teraz z tobą zabawa! Nie mam czasu na rozmowy! Aha, lecimy znowu za kolegą. A ty ciągle tu, a? A. Dobra. Mam system monitoringu. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy Tratwy zwiali. Martin Lee również. Na wolności jest 5 twoich największych wrogów. Przez moment myślałem, że mówisz poważnie. Mówię poważnie. Muszę lecieć. Część zmierza w kierunku miasta. To obłęd. Choć bo mi nie weszło. Chyba nas trochę popieścił. Co on tam robi? Wow, już widzę. Elektro, stój!
Oj! Fła! Dwa razy pod rząd, świetnie. A biegnij, biegnij, nie zatrzymuj się. Jak mój nowy kostium? Twarzowy. Skąd go masz? I tak cię nie stać. Zawsze w twarz. Pamiętajcie, nie wolno nam go zabić. Jestem za. Jeśli nie chcecie, nie musimy tego robić. Zdecydowanie chcemy! Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie! Tam jest! To koniec, Normanie. Czas pokazać im prawdę.